Maciej Szczyszniewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy mieli wspólnie przyjemność oglądać skrót spotkania Hutnika Kraków i Ruchu Chorzów w ramach rozgrywek E-Winner drugiej ligi. 17. kolejka, ostatnia kolejka w rundzie jesiennej. Później będą jeszcze rozegrane 3 kolejki awansem. Składy obydwu zespołów. Krzysztof Lipecki posłał na plac gry numer 1 Frasik, 2 Jaklik, 4 Kędziora, 23 Stawarczyk, 45 Ojo Kowalski, 7 Świątek, 10 Hafes, 11 Zawadzki, 13 Zmorzyński, 25 Kielisz i 38 Wilczyński. Trener Ruchu Jarosław Skrobacz wystawił następujący skład: 82 Bielecki, 15 Kowalski, 18 Będzieszak, 73 Kulejewski, 98 Nawrocki, 5 Wójtowicz, 8 Mokrzycki, 10 Foszmańczyk, 14 Janoszka, 99 Neugebauer i 95 Szczepan. Tutaj podgląd na ławki rezerwowych obydwu drużyn. No i Hutnik był bardzo mocno zmotywowany na ten mecz z bardzo utytułowanym rywalem, rywalem, który walczy o bezpośredni awans do Fortuna pierwszej ligi. Dla Hutników było to starcie kolejne, można powiedzieć, z cyklu być albo nie być w E-Winner drugiej lidze. Pierwsze minuty tego spotkania stały pod znakiem ataków drużyny niebieskich. Stały fragment gry, z którego ostatecznie nic nie wyszło po dośrodkowaniu Neugebauera. Tutaj próba Hutników. Krzysztof Świątek. Świątek pokusił się o taki kąśliwy strzał z dość ostrego kąta z narożnika szesnastki. No ale ten strzał też był niecelny. 11. minuta gry. Janoszka uruchomił Wójtowicza. Ostatecznie sędzia dopatrzył się spalonego. No, z tej powtórki raczej możemy wywnioskować, że ten spalony był. 12. minuta meczu. Dobrze tutaj zszedł do skrzydła Wilczyński. Wilczyński, dogranie przed bramkę. Tam był Krzysztof Świątek, jeszcze uprzedzony przez jednego z zawodników Ruchu i mieliśmy rzut rożny. Kędziora świetnie uderzył głową. Tam jeszcze jeden z zawodników gości próbował piłkę wybić. Ostatecznie trafił nabiegającego Piotra Stawarczyka. No i to popularny Stawar, który przecież grał swego czasu w Ruchu Chorzów. Jest człowiekiem no poniekąd związanym z tym klubem dość mocno. Umieszcza piłkę w siatce. Zobaczmy jeszcze raz. Bardzo dobrze naszedł na to dośrodkowanie Kędziora. No i można powiedzieć, że to, co nie udało się Stawarczykowi w meczu w Pruszkowie, gdzie w dość niewielkiej odległości nie trafił do bramki, udało się właśnie z Ruchem. 1-0 dla gospodarzy. No i bardzo licznie zgromadzona publiczność na Suchych Stawach mogła być ukontentowana tym początkiem meczu. Niebiescy oczywiście rzucili się do odrabiania strat. Tutaj strzał z dystansu, który minął bramkę Frasika. Ale Hutnik, widać było, że wyszedł na to spotkanie naprawdę naładowany i pewny siebie. Bezbramkowy remis, przede wszystkim to zero z tyłu w Pruszkowie, widać dobrze podziałało na podopiecznych Krzysztofa Lipeckiego. Tutaj Wilczyński poczekał, oskrzydlił tą akcję. Jak klik do Wilczyńskiego. No gdyby tutaj trafił tym skorpion kickiem, jak to się mówi, Wilczyński, to mielibyśmy chyba bramkę sezonu. Ostatecznie zawodnikowi Hutnika to się nie udało. Tutaj Neugebauer potraktował bardzo ostro Frasika. Ruch próbował, Ruch się starał. Starali się zawodnicy trenera Skrobacza przejąć inicjatywę, ale Hutnik skoncentrowany bronił dostępu do własnej bramki. To wyglądało jak ta obrona z wiosny tego roku, kiedy naprawdę defensywa Hutników była bardzo szczelna, bardzo skoncentrowana. No i widać, że trener Lipecki tutaj popracował z zespołem w ostatnich dniach bardzo mocno właśnie nad tym aspektem. 41. minuta. Podcięty jak zwykle aktywny Wilczyński. Szybko chcieli rozegrać ten stały fragment gry Hutnicy. No i to się udało, zaskoczyli niebieskich. Uderzenie Egipcjanina Hafesa złapał Bielecki. Kolejna dobra interwencja tutaj bramkarza Ruchu, który już nieraz w tym sezonie pokazywał, że jest jednym z najlepszych bramkarzy w E-Winner drugiej lidze. Początek drugiej części spotkania tylko utwierdził gości w przekonaniu, że w tym dniu na Suchych Stawach o punkty będzie niezwykle ciężko. Dobry mecz zagrał też Zawadzki.
był aktywny, pokazywał te swoje dobre dośrodkowania. Tutaj kolejna szansa, 49. minuta. Można powiedzieć stały punkt programu, a więc stały fragment gry rozegrany na Piotra Stawarczyka. Tutaj wygrał pojedynek powietrzny z Janoszką, uderzył na bramkę Daniel Ojokowalski. No ale kapitalna ta interwencja Bieleckiego spowodowała, że wciąż tylko 1-0 dla Hutnika. Ambitnie Hafes. Jest szansa na uderzenie. Krzysztof Świątek, 16 metr Świątek. Jeszcze tam delikatny rykoszet. No i kolejna świetna interwencja Bieleckiego. Bramkarz Ruchu utrzymywał swój zespół w tym spotkaniu. Kolejny rzut wolny rozegrany na szybko. To był element zaskoczenia. No i tym też górowali Hutnicy nad zawodnikami trenera Skrobacza. A więc taką przytomnością umysłu, szybkością w wykonywanych ruchach Zmorzyński zrobił, można powiedzieć, bardzo kwaśną minę Piotr Zmorzyński po tym dośrodkowaniu. Ale też był aktywny gracz z numerem 13. Tutaj świetna dwójkowa akcja ze Świątkiem. Wciąż napierali Hutnicy. Tutaj Kieliś. Kieliś, jeszcze piłka wybita przez jednego z obrońców Ruchu. Jeszcze Świątek. No i w 62. minucie po raz kolejny biało-błękitno-niebiescy byli blisko podwyższenia rezultatu. Neugebauer, Wójtowicz. Ruch chciał się obudzić, szukał swoich szans. Wójtowicz, uderzenie. No i bardzo dobrze też przypilnował krótszego słupka Bartłomiej Frasik. Pomógł też swojemu zespołowi. Nie zrobił tutaj żadnego niepotrzebnego ruchu bramkarz Hutnika. 67. minuta. No i wielu kibiców widziało już tą piłkę podbitą w siatce. To byłby gol samobójczy. Ale jak to się często w sporcie mówi, szczęście sprzyja lepszym. Lepsi w tym dniu byli gospodarze. No i ta piłka też gdzieś tam dość szczęśliwie minęła bramkę gospodarzy. Świetnie tutaj na wyprzedzenie zagrał Zawadzki. 70. minuta spotkania. Zmorzyński. Zmorzyński popatrzył, przymierzył, dośrodkował, a kapitalnie główką wykończył tą akcję kapitan Krzysztof Świątek. 2-0. No i naprawdę czapki z głów przed Krzysztofem Świątkiem, bo wykończenie tej akcji po prostu cudowne. Też kapitalne to dośrodkowanie Zmorzyńskiego. W punkt bita piłka. Soczyście bardzo uderzył piłkę były gracz Stali Stalowa Wola. No ale też Krzysztof Świątek w stylu najlepszych snajperów. Głową w kozioł zbił tą piłkę. No i Bielecki w tej sytuacji był już bezradny. Ruch desperacko rzucił się do odrabiania strat. Janoszka nakrył dość ładnie tą piłkę. Brakło niewiele. Zrobił też zmiany trener Skrobacz. Wpuścił troszeczkę świeżej krwi, między innymi Filipa Żagiela, który przed chwilą był przy piłce, uderzył Mokrzycki. Ale ten strzał był, można powiedzieć, papierkiem lakmusowym poczynań ofensywnych niebieskich. W tym meczu zupełnie nie przypominali tej drużyny z większości meczów w tej rundzie, niezwykle udanej, trzeba powiedzieć, dla drużyny z Chorzowa. Doliczony czas gry. Żagiel. Żagiel, ciekawe zagranie. Taka mięciutka wrzutka w pole karne, ale przytomnie znowu Piotr Stawarczyk, który też był jednym z najlepszych zawodników Hutnika w tym meczu. Ostatecznie Hutnik wygrywa 2-0. I może głęboko odetchnąć, może nabrać sił na dalszą walkę o utrzymanie Wełner drugiej lidze. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Gole Stawarczyka i Świątka dają zwycięstwo Hutnikom. Szanowni Państwo, przypominając o obowiązujących zasadach...